jeżeli czyni się coś dla kultu Bożego, tak jak tu u Pana kaplica, z tu wybieram miarów, jak mówić kapliczkę, to zawsze, mimo że to jest w domu, u Pana, Pan jest właścicielem pomieszczeń, jest kaplica w domu Pana, to zawsze jest to miejsce dla wszystkich. Dla wszystkich. Jakaś zawsze część ludzi, która mnie o coś prosi, czasami mam trudność rozstrzygnąć, czy proszą słusznie, czy niesłusznie, coś mi tam przypominają, ale tu nie przyjdą. Nie przyjadą, nie przyjdą, nie pofatygują się. Jakby szło jakieś rzeczy ważne dla ciała, byliby gotowi pewnie albo pojechać, albo ściągnąć, albo niech ktoś coś pośredniczy. Mamy w starożytności w Biblii przykład, że stary Tobiasz wysyła młodego Tobiasza i to tam są tysiące, setki kilometrów, jeśli nie tysiące, gdzie trzeba podróżować pieszo. Jeżeli jest to takie miejsce, jak tutaj w domu Pana, kaplica, Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, bo jest tu kapłan wyrzucony ze zgromadzenia, który w sytuacji powszechnej pandemii herezji, to jest niewymyślona pandemia, tylko prawdziwa, jest od 50 lat i przez struktury kościelne nie zwalczana, tylko poszerzana. Ci, którzy każą nam wierzyć, że są papieżami, są tymi, którzy tą herezję nie dość, że jej nie zwalczają, to jeszcze ją szerzą. Przez słowa i przez znaki. Później kanoniści się zastanawiają, czy to formalna, czy materialna, można powiedzieć, a wszystko jedno. Ważne, że niszczące. Żeby mieć to przekonanie, że jeżeli działam dla miejsca, jakie tutaj jest, żeby było tak, jak dla chwały Bożej powinno być zawsze zrobione według możliwości, środków, potrzeb, miejsca, osób, ale oddane to, co się Panu Bogu należy. Wszystko się Panu Bogu należy. Wszystkośmy od Boga otrzymali, wzięli. Potrzeba jest czynić miejsce dla chwały Bożej, to na ten sposób wyraża się. Troska o wszystkich i o każdego. Każdy może do Chrystusa przyjść, do miejsca, w którym jest składana Najświętsza Ofiara Mszy Świętej, jeżeli jest w stanie to miejsce uszanować, Boga uszanować. Ma to wymiar dawania, konkretnie oddawania. Będą inni patrzeć, powiedzą, o, z tytułu Pana kaplicy będą inni, którym nie będą się zastanawiać skąd, ale we łbie się, w głowie będzie się roić, to ja też u siebie kaplicę będę mieć. To ja też będę mieć. Będę księdzu pisać, niech ksiądz rozezna, czy ja mam mieć u siebie kaplicę. Czy nie u siebie kaplicy, jeśli jest po temu racja, jest dawaniem, jest bycie jako sól, jako światło. Światło i sól jest dla wszystkich, dla swoich i nie swoich. Bogu dzięki, że to miejsce tu się staje coraz bardziej takie, jak winno być. I to, co do Niego przynależy z prostej pracy, codziennej pracy Pana i dobrych ludzi, czy środków, jakie są dane. Niech Pan Bóg błogosławi pracy w zajęciach, dodaje sił, dodaje potrzebnej pomocy. Jakby się na Boże Narodzenie udało, żeby to zostało tutaj tą licem cegły obłożone, to a przynajmniej zaczęte, to byłoby dobrze.
No i co wołać? Pomożecie, pomożemy, do kogo? No, weźcie się i zróbcie. No. Daj Boże, może się uda chociaż zacząć. Bóg zapłać za te wszystkie prace, które ci godni wierni tutaj Pan dla tego miejsca czyni i związanego z tym miejscem, bo to nie jest jakoś. Ksiądz też ma gdzieś mieszkać i osoby, które tu przychodzą, jakaś toaleta i tak dalej. Takimi siłami, jakimi mamy, czynimy. Jest to dar dla bliźnich. Bogu niech będą dzięki. Niech Pan Bóg błogosławi. Dziękuję.